Dzień dobry, dzieciaki. Dzisiaj ze mną było mojej córki Zuzi. Przygotujemy sobie łódkę. Zobaczcie, jaki jacht wspaniały powstał dla naszych laleczek. Mam nadzieję, że macie w domach lalki, różnego rodzaju figurki. Mogą być to figurki z Lego, mogą też różne inne, którym możemy urozmaicić czas i waszą zabawę. Żeby powstała taka łódka, potrzebujemy opakowanie po jajkach, potrzebujemy takie ładne patyczki szaszłykowe, farbkę do pomalowania, możecie w dowolnym kolorze sobie zrobić, ja akurat mam brązową, odrobinę plasteliny będziemy potrzebować, nożyczki, kolorowe kartki, mazaki, no i oczywiście klej. Reszta to już wasza wyobraźnia. To co? Zaczynamy! Zaczniemy sobie od pomalowania naszej łodzi. Musimy ją przygotować, czyli odciąć sobie tą część krótką. I odciąć sobie tą, bo to będzie nasza łódź. Z miejscami do siedzenia. Spójrzcie, w mojej łodzi jest 6 miejsc siedzących, czyli 6 laleczek się zmieści. Otwieramy sobie farbkę. Pamiętajcie, żeby użyć mało wody, jeśli to jest możliwe, to jak najmniej albo wcale. Żeby nam ten, bo to jest papierowe, żeby nam za bardzo nie namokło. Czyli malujemy. Możemy sobie pomalować i z zewnątrz. Pamiętajcie również, żeby to zostawić do wyschnięcia. No jeśli włożycie swoje figurki do mokrego, to niestety, ale wam się pobrudzą. Moja łódeczka jest już pomalowana. Teraz w czasie, kiedy będzie sobie schła, przygotujemy żagle. Przygotujemy do tego dwa patyczki, kolorowy papier. Z kolorowego papieru musimy wyciąć trójkąty. Ja mam laleczki, więc mogę mieć różowy. Wyciąć sobie trójkąt. Łatwa sprawa. Proste. Możecie sobie odmienniki oczywiście również zaznaczyć. I teraz tak, tym dłuższym bokiem musimy to tutaj przymocować. Popatrzcie, położę sobie ten trójkącik, patyczek. Tutaj posmarujemy klejem i sobie zagniemy. Taką grubszą warstwą możecie zrobić. Uwaga. No i zaginamy. To się nam ładnie przyklei. Nadmiar można sobie obciąć. Tutaj zostawiłam kawałek, bo czasami tutaj jeszcze flagę się montuje. Mamy jeden. Drugi zrobimy troszkę mniejszy. Może błękitny. I znowu przekładamy patyczek. Smarujemy. Nadmiar obcinała oczywiście. Coś mnie dzisiaj ten klej nie lubi. Mamy gotowe nasze żagle. Co robimy z tymi żaglami, kochani? Możemy je ładnie ozdobić oczywiście. Jeśli macie jakieś kolorowe naklejki, możecie coś namalować oczywiście mazakiem. I te nasze żagle będziemy sobie montować tutaj w te wystające elementy. Ja sobie to skrócę. Będę potrzebować do tego naszej plasteliny.
naszą plastelinę. Muszę sobie przymocować tutaj na końcu, ponieważ tam są dziurki. Gdybym to wsadziła, to będzie nam się ruszać. No i jeśli to zamocujemy na plastelince, wbijemy. Mocujemy plasteliną. Nie będzie nam się ruszało. I to samo zrobimy z drugim. Znowu plastelinka. Dzięki plastelinie będzie się nam to trzymało. Pamiętajcie, żeby te żagle ładnie ozdobić. Uwaga. Moje laleczki mogą już wsiąść do łódki i popłynąć w ciekawą podróż. Możemy tutaj na końcu jeszcze zrobić sobie chorągiewkę. Chorągiewkę możemy zrobić pomarańczową, wycinając niewielki prostokącik. Na końcu tego prostokącika tutaj musimy wyciąć trójkąt. Popatrzcie. Jest chorągiewka. I robimy to samo, co z poprzednim. Smarujemy końcóweczkę i owijamy. Popatrzcie. Czy nasza łódka nie wygląda wspaniale? Życzę Wam, kochani, powodzenia. Mam nadzieję, że Wasze prace znajdą się w komentarzach. Będę mogła je obejrzeć. Do zobaczenia, dzieciaki. Pa!